Dzień dobry, pani Sylwia Dwornicka jest naszym gościem dzisiejszym, zgadza się? Dzień dobry, bardzo mi miło, cieszę się. Ja się też cieszę, tym bardziej, że widzę z tyłu obraz. Jest to jeden z pani dzieł, jedno z pani dzieł. Jaki ma tytuł? O, dobre pytanie, mogłam się przygotować. Nie, dobrze. Pewnie sad, bo był malowany w sadzie na plenerze malarskim w Strzelewie. Jest to plener, na który bardzo lubię jeździć z racji tego, że po pierwsze energia, która z tego pleneru wypływa z ludzi, którzy się tam zbierają. Właśnie dzisiaj aktualnie goszczę paru plenerowiczów u mnie w domu, a tydzień temu gościłam plenerowicza z Argentyny, także taka wymiana energii, można powiedzieć, z całego świata. Ja też dużo czerpię dla siebie oczywiście tej energii. No i właśnie ten obraz powstał w sadzie, w Strzelewie, gdzie patrzyłam na spadające jabłka. No i tak się zrobiło jakoś kolorowo, a jeszcze otaczała mnie tam właśnie przyroda, lasy i troszkę wody, staw, w którym kąpiemy się właśnie na tym plenerze, nieraz nago nawet. To jest taki, można powiedzieć, rodzaj małego raju dla mnie. Super, no to dobrze. To zanim ten mały raj nastąpił i zanim zaczęła się pani kąpać ze sztalugą nago w jeziorze. Ze sztalugą nie, bo to bym utonęła. To jak wyglądała ta droga wcześniejsza do tego, że pani teraz tworzy na płótnie rzeczy, bo tam i szkoła filmowa i różne wyboiste, kręte drogi były. Tak, na początku zaczęło się zupełnie inaczej, czyli bardzo technicznie, bo to była Politechnika Śląska w Gliwicach. Ja mam tytuł magistra inżyniera górnictwa i geologii, ale gdzieś tam wewnątrz zawsze te takie sztuki plastyczne gdzieś tam siedziały głęboko. No i sama się dziwiłam sobie, dlaczego w porywach szaleństwa poszłam na taki wydział, ale jednak go ukończyłam i później pracowałam 3 lata w zawodzie jako specjalista do spraw ochrony środowiska i jak sobie właśnie uświadomiłam, że jednak to nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska, postanowiłam też to rzucić po prostu natychmiast, radykalnie. I zająć się tym, co już jakby zaczęło na tym górnictwie się kształtować, czyli fotografia. Fotografia była takim momentem, który mnie pchał gdzieś tam do przodu, żeby jednak rzucić dotychczasowe właśnie wykształcenie i profesję i pójść do szkoły filmowej i tam zacząć nowe życie, można tak to nazwać górnolotnie. No i zajęłam się tak na bardzo poważnie fotografią i ona mi zajęła 20 lat i cały czas pracowałam w materii fotograficznej, właśnie poczynając od tej takiej analogowej, gdzie moczy się w ciemni, gdzie wywołuje się filmy w tych takich koreksach, gdzie leje się chemię, samemu się w tym babra ciapra. Wywoływałam zdjęcia pod powiększalnikiem sama, a później właśnie nadeszła ta era cyfrowa, do której nie miałam jakiegoś przekonania i nie traktowałam jej poważnie, ale musiałam się jakoś przełamać i jednak wejść w ten rytm cyfrowy też troszkę. I potem naturalną konsekwencją była coś, było malarstwo? Nie, to jeszcze długa droga. Później otworzyłam po szkole filmowej swoje studio fotograficzno-filmowe, które było takim studiem komercyjnym. Co nie było taką realizacją mojego marzenia, żeby właśnie wejść w komercję, no ale niestety z czegoś trzeba żyć, więc ta komercja mnie pochłonęła dość mocno. Ale w międzyczasie właśnie zaczął się pojawiać taki niedosyt ruchu w fotografii i coś zaczęło mnie ciągnąć do filmu. Film był najpierw dokumentalny, takie krótkie metraże, troszkę fabularyzowany, też krótki metraż. Podjęłam też współpracę z czeskim stowarzyszeniem Szanse pro Szanse, gdzie dla nich wykonywałam takie krótkie realizacje filmowe, które opisywały historyczne sytuacje, jakie panowały właśnie na Zaolciu w latach potopu szwedzkiego.
takie rekonstrukcje filmowałam i jakby wspierałam filmowo i fotograficznie właśnie to stowarzyszenie czeskie. No ale później zrozumiałam, że plan filmowy to nie jest taka prosta sprawa i że jesteśmy jednak uzależnieni od różnych elementów, takich jak aktor, takich jak montażysta, dźwiękowiec, oświetleniowiec. Tak, i cała grupa tak, pracuje nad cała grupa ludzi, jakimś. którą trzeba po prostu zebrać, każdemu musi pasować dany termin. No i tak trochę, znaczy parę funkcji jakby ogarniałam sama, więc tą współreżyserowanie, bo reżyserował jeszcze Jarosław Rabajda jeden film ze mną, ale montaż i operatorstwo, no to ja już nad tym jakoś tam panowałam i nad dźwiękiem również. Ale właśnie te uzależnienie od innych, chociażby aktorów, ludzi, jakoś zaczęło mi przeszkadzać, więc wykorzystując takie umiejętności plastyczne, postanowiłam wymyślić sobie inny rodzaj filmu, czyli animację filmową. Tak, i no i to przez Bielsko, jakiś... prawda? Tak, Zaistniało Bielsko, wtedy. Skoczów, no i zajęłam się właśnie filmami animowanymi. To były bardzo też krótkie formy, bo jak wiemy, no, film animowany wymaga bardzo dużo czasu i nakładu pracy. Standardowo w filmie animowanym, żeby powstał ruch, to musi być taki płynny ruch, musi być 25 klatek na sekundę. No to tak. Ja oczywiście no, jakoś przeskoczyłam ten etap i nie robiłam ich 25 klatek na sekundę, bo to bym musiała chyba rok czasu na to poświęcić, na jeden film, na jedno 5 minut filmu. Więc ten ruch był troszkę taki poszatkowany, ale on miał swój charakter, bo on załóżmy miał 4 klatki na sekundę, 6 klatek na sekundę. No i postanowiłam właśnie zająć się tym filmem animowanym. No i stworzyłam też pracownię dla dzieciaków właśnie filmu animowanego w Skoczowie, w Cieszynie i w Bielsku Białej. No i dzieciaki właśnie metodą poklatkową, jak kiedyś się wykonywało filmy właśnie tą metodą tradycyjną, jak Plastusia kiedyś się wykonywało, no to one właśnie tworzyły w takiej estetyce swoje produkcje. No i ja razem z nimi, jako osoba prowadząca, te dzieciaki zachęcałam do tych wszystkich realizacji i wydobywania swoich światów, także tak to wyglądało. A No ale teraz oczywiście, malarstwo. tak, ale po tych przygodach pedagogicznych, po tych pracach z filmem jednym rodzajem i drugim, znowu zaczęło czegoś brakować, znowu zaczęłam czegoś poszukiwać, no i przypomniało mi się, że w dzieciństwie bardzo lubiłam malować, rysować i bawić się z kolorem i sięgnęłam po farby. Pierwsze moje prace były bardzo takie pocieszne, takie jak dzidziusie, takie małe dzidziusie i one były bardzo naiwne, taka szalona radosna twórczość, po prostu nieograniczona niczym. Nie skrępowana żadnymi tutaj rzeczami. Tak, było tam widać brak znajomości anatomii, mieszania farb, no to wszystko wychodziło właśnie w tych obrazach, ale to mi sprawiało tyle frajdy, że nie mogłam sobie tego odmówić i zaczęłam właśnie te obrazy po prostu malować i je też wystawiać. No ale tego było oczywiście mało, no i chciałam jakoś się rozwinąć bardziej. Trafiłam na studia podyplomowe właśnie w Cieszynie, wychowanie plastyczne. No i tam dokończyłam to swoje wykształcenie właśnie plastyczne, niestety w pandemii. No i miałam troszkę ograniczony dostęp do pracowni, troszkę mi te studia nie wystarczały. Więc mimo tego, że je skończyłam, to i tak czułam duży niedosyt i trafiłam do pracowni wspaniałej artystki Moniki Ślusarczyk, która wydobyła właśnie to ze mnie, co
co było jakby uśpione, co było niedoszlifowane, niedouczone, te wszystkie takie moje bolączki, mankamenty, ona mi to jakby unaoczniła i powiedziała, pokazała drogę, którą mogę jakby troszkę spróbować, pokazała warsztat, no i tak to się toczy. I teraz właśnie cały czas jakby przy tym trwam. I co pani robi teraz w Cieszynie? Teraz w Cieszynie maluję, chodzę po gospodach, a dodatkowo jeszcze, czeskich oczywiście, a dodatkowo pracuję w Muzeum Realizmu Magicznego przy Kopa 25, które niedawno zostało otwarte 1 lipca. No i tam pilnuję tego, żeby ludzie mieli kontakt ze sztuką, a przede wszystkim z Salwadorem Dali, bo tam mamy dużo, dużo zbiorów właśnie Salwadora Daliego i... I żyrafy płoną tam na pewno też. No i zegary płyną. A, tak, to bardzo ważne. Tak. No i wygląda to w skrócie w ten sposób. Okej, okay. A jakieś plany na najbliższy czas i marzenia dla tak niespokojnej, twórczej, poszukującej duszy? Takim moim skrytym, cichym marzeniem są podróże na pewno. Podróże i poznawanie innych kultur. Miałam przyjemność poznać troszkę kultury czeskiej z racji tego, że się tu przeprowadziłam z Rybnika. I to jest taka moja, jakby taki start podróży. Podróżowanie też takie jakby w rozmowach z ludźmi, bo chociażby po naszym kraju, na te plenery, gdzie się spotyka właśnie, tak jak mówię, ludzi z całego świata. Moim drugim planem jest nauczenie się języka angielskiego. To jest poważny plan na przyszłość, dlatego że to mi utrudnia komunikację. I to jest taki numer jeden. No a z planów właśnie, tak jak mówię, no podróże generalnie na razie subtelne, krótkie. Na razie po Polsce, troszkę może gdzieś tam blisko za granicą. Ale też ze znajomością języka angielskiego później te podróże się będą otwierały na inne regiony. Mam nadzieję, że to jakoś się otworzy, nie? Niestety jestem wychowana na języku rosyjskim, który aktualnie mi się do niczego nie przyda. Niestety. A ten angielski jednak był ważniejszy i otwierał horyzonty i możliwości. To tego życzę, żeby ten angielski jakoś tam płynnie przeszedł z prostych słów w jakieś skomplikowane konstrukcje, żeby pani mogła nie tylko obrazem, ale też językiem angielskim się porozumiewać na świecie i podróżować. Ja mam nadzieję, że zobaczymy się też na żywo i odsyłamy w ogóle wszystkich naszych widzów do ulicy Przykopa. Tam można panią spotkać, można też spotkać panią na Facebooku i można też coś napisać i ewentualnie zobaczyć pracę i może kiedyś ktoś będzie chciał coś kupić. O. Tak, zapraszam serdecznie. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy kończyć. Sylwia Dwornicka była naszym gościem, ale do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.